Model mamy już pomalowany farbami bazowymi i teraz pora nałożyć kalkomanię. Z tego odcinka dowiecie się, jak to zrobić skutecznie, tak aby uniknąć problemów. Będzie o lakierach bezbarwnych, o płynach do kalek i o samym procesie nakładania kalkomanii. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy od przeglądu błyszczących lakierów bezbarwnych, które możemy zastosować do zabezpieczenia warstwy farby przed procesem nakładania kalkomanii. Farby akrylowe wodne są stosunkowo nietrwałe i agresywne płyny do kalek mogłyby je odbarwić. Mogłyby pozostawić wtedy taki biały nalot, którego trudno będzie się pozbyć. Tak więc zabezpieczanie farby to jedna z funkcji lakieru. Drugą z nich jest w tym przypadku zapobiegnięcie tak zwanemu srebrzeniu się kalkomanii. Tutaj istotne jest właśnie to, aby użyć lakieru błyszczącego. Farby czy też lakiery matowe i półmatowe mają z natury niejednolitą strukturę. Powierzchnia takiej warstwy w dużym powiększeniu nie jest gładka, a chropowata i rozprasza światło, dając matowy efekt. Powierzchnie farb i lakierów błyszczących odbijają światło mniej więcej pod takim samym kątem na całej powierzchni, dlatego właśnie w mikroskali ich powierzchnia jest jednolita i równa. Jest to o tyle istotne przy nakładaniu kalkomanii, że to właśnie w tych mikroskopijnych szczelinach farby matowej po nałożeniu kalki uwięzione zostaje powietrze, które po tym jak kalkomania schnie, układa się na modelu, gromadzi się w losowych miejscach pod kalką, tworząc takie białe pęcherzyki średnicy zwykle od 1 do kilku milimetrów. Taki efekt nazywany jest właśnie srebrzeniem. Zobaczcie, jak wyglądać może kalkomania, która została nałożona na farbę matową bez użycia lakieru błyszczącego i bez żadnego płynu do kalkomanii. Prawie na całej powierzchni jest widoczny tutaj efekt srebrzenia. Tutaj widzicie kilka lakierów bezbarwnych w sprayu takich firm jak Mr. Hobby, Humbrol, Tamiya, Vallejo, kolejny Mr. Hobby oraz kilka akrylowych lakierów w płynie. Wbrew pozorom nie każdy z lakierów będzie odpowiedni do naszych potrzeb. Zacznę od tych, których nie radzę używać do nakładania na wodne farby akrylowe. Mamy tutaj najlepszy chyba na rynku lakier bezbarwny w sprayu. Daje idealnie błyszczącą powierzchnię, nie jest najtańszy, ale na pewno wart swojej ceny. Jest to Mr. Super Clear od Mr. Hobby. Niestety zawiera on bardzo mocny rozpuszczalnik, który może uszkodzić warstwę farby akrylowej wodnej. Nie zaleca się też nakładania go bezpośrednio na kalkomanię. Także zostawiamy go na chwilę, jeszcze będzie okazja, żeby pokazać, jakie efekty daje Mr. Super Clear. Drugim lakierem, którego nie radzę używać na farbach akrylowych, jest Humbrol. Jest on o ponad połowę tańszy od Super Cleara, ale zdecydowanie nie daje tak ładnego połysku. Jest też bardzo agresywny i niemal na pewno zniszczy warstwę farby. Tutaj widzicie na tym testowym modelu, jak wygląda taki lakier położony na farby Pactra. Nawet jeśli nałożymy go cienkimi warstwami, to ryzyko uszkodzenia jest bardzo duże. Mamy taki biały nalot. Lakier Humbrol zareagował zaschniętą już farbą i tak naprawdę niewiele z tym można zrobić. No więc Humbrola odkładamy i teraz lakiery, które już są nieco łagodniejsze. Tamiya TS13, ten lakier jest mało agresywny, jeśli nałożymy go cienkimi warstwami, to nie powinien nam niczego zepsuć. Kolejny jest mój faworyt, lakier firmy Vallejo o numerze 28530. Jest to bardzo łagodny lakier, którym nie udało mi się zepsuć żadnej wcześniej nałożonej farby. Nawet jeśli lakier nałożony był grubą warstwą, to nic się nie działo. Nie daje on może tak idealnego połysku jak na przykład Super Clear, ale podkalkomanie jest w zupełności wystarczający. Dalej mamy produkt firmy Mr. Hobby. Jest to łagodny lakier Top Coat, który jest właśnie zalecany przez producenta do zabezpieczenia farb akrylowych i do nakładania bezpośrednio na kalkomanie. Jednak tutaj już stosunek ceny do ilości lakieru, blisko 40 zł za puszkę w porównaniu z 400 ml lakieru Vallejo za około 50 zł robi różnicę. Top Coat jest to lakier wysokiej jakości, dobrej jakości, w 100% bezpieczny dla farb i kalek, ale ja pozostanę przy produkcie Vallejo i to nim będziemy malować Messerschmitta. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcecie używać lakierów w sprayu, to są oczywiście dostępne lakiery bezbarwne w płynie. I tutaj w zależności od tego, jakimi farbami malujemy, to najprościej jest użyć lakieru z tej samej palety.
W większości palet farb taki lakier błyszczący się znajduje pod nazwą Gloss Varnish czy też Gloss Clear. Ważne, żeby był to lakier akrylowy, jeśli malujemy farbami akrylowymi. Nawet jeśli malujemy emaliami olejnymi, to wskazane jest użycie tutaj lakieru akrylowego. To dlatego, że w dalszych etapach będziemy stosować m.in. olejny wash wraz z rozcieńczalnikiem do emali, który mógłby uszkodzić nam warstwę lakieru innego niż akrylowy. Ale jeśli nie mamy w planach używania dalej takiej chemii, to można oczywiście zastosować lakier na bazie emalii olejnej na potrzeby samego utrwalenia kalkomanii. Nakładanie lakieru bezbarwnego pędzelkiem może być nieco problematyczne, zwłaszcza na modelach samolotów, gdzie każda kolejna warstwa farby czy lakieru będzie zakrywała nam detale i linie podziału. Aby uzyskać potrzebny efekt chociaż lekkiego połysku, to trzeba położyć dwie lub trzy warstwy lakieru pędzelkiem. Także jeśli mamy wybór, to proponuję skorzystać z lakieru w sprayu, ale nawet skorzystanie z lakieru w płynie będzie nieporównywalnie lepszym rozwiązaniem niż pozostawienie pod kalkomaniami samej matowej farby. Tak wygląda pomalowany lakierem model. Powinien on solidnie wyschnąć przed nakładaniem kalkomanii. Najlepiej zostawić model na noc do utwardzenia lakieru. Nakładałem na wszelki wypadek tylko bardzo cienką warstwę, taką mgiełkę szybkimi ruchami. Nie jest to może bardzo wysoki połysk, ale podkalki w zupełności wystarczy. Lakier nie zalał nam detali i model jest już gotowy do nakładania kalkomanii. Co teraz będzie nam potrzebne, to płyny do kalkomanii. Spotkać się można z płynami podkalki i nakalki. Są też płyny uniwersalne. I zaczynając od najłagodniejszych, mamy produkty Vallejo, Decalfix, płyn podkalki, płyn na bazie wody, który jest wyjątkowo łagodny na tyle, że można go używać bez warstwy lakieru bezbarwnego. Jednak mimo wszystko efekty takiego użycia nie będą idealne. Częściowo srebrzenie kalek nadal może się pojawiać. Drugi stopień, czyli płyn nakalki, to Decal Softener, wcześniej znany jako Decal Set. Niedawno została zmieniona nazwa tego produktu. Jest to już płyn do zmiękczania kalkomanii na bazie alkoholu. Powoduje on też, że kalkomania lepiej dopasuje się do nierówności powierzchni, a jej krawędzie będą mniej wyraźne, po prostu nie będzie takiego wyraźnego schodka na brzegach kalki. Dalej mamy kilka płynów jednoczęściowych, Humbrol Decalfix, Tamiya Markfit i Markfit Strong. Są to już płyny bardziej agresywne, także stosujemy je raczej tylko na błyszczącym lakierze bezbarwnym. Dają przyzwoite efekty i nie są zbyt drogie. Decalfix i Markfit są to standardowe płyny, Markfit Strong jest nieco bardziej agresywny i lepiej sprawdza się dla bardzo grubych kalkomanii czy też do nakładania kalek na bardzo nierówne powierzchnie. I na koniec dwie pary produktów z wyższej półki, produkty Mr. Hobby, Mark Setter i Mark Softener. Mark Setter jest to płyn podkalki, wstępnie zmiękcza kalkomanię i zawiera dodatkowo klej, który poprawia przyczepność kalkomanii do powierzchni. Drugi płyn, Mark Softener, jest to płyn, który dodatkowo jeszcze zmiękcza kalki i dokładnie układa je na nierównościach. Druga para to produkty Microscale, bardzo dobre płyny, od lat cieszące się największą popularnością wśród modelarzy i też skuteczne. Microset, płyn podkalki i sol nakalki. Funkcje podobne jak w przypadku produktów Mr. Hobby, set poprawia przyczepność kalkomanii, a sol zmiękcza i układa kalkę na nierównościach. Tych płynów właśnie będziemy dalej używać i już zaczynamy działać z kalkomaniami. Dla wybranego wzoru malowania w instrukcji odnajdujemy numery oznaczeń, które będą potrzebne i po prostu wycinamy je z arkusza z pewnym zapasem. Jeżeli przyjrzymy się z bliska, to możemy zobaczyć na krawędziach każdego znaku, każdego oznaczenia taki przeźroczysty margines o szerokości około 1 mm, który wraz z kalkomanią przenosi się na model i niestety zwykle pozostaje widoczny, co sprawia, że oznakowanie nie wygląda tak, jakby było namalowane. Nawet po użyciu najlepszych płynów do kalkomanii ten margines może być widoczny. Dlatego warto pozbyć się tego fragmentu kalkomanii już na wstępie, zwłaszcza przy takich prostych krawędziach, przy prostych liniach i przy takich oznaczeniach, które
będą bardzo widoczne, warto to zrobić. Jest to zadanie wymagające dużej dokładności, bo łatwo jest zepsuć kalkę jednym niedokładnym ruchem nożyka. Potrzebne będzie nowe, idealnie ostre ostrze, żeby nie poszarpać kalkomanii i oczywiście metalowa linijka. Trzeba bardzo uważać, żeby nie naciąć kalkomanii do wewnątrz, bo wtedy jest duże ryzyko, że przy nakładaniu kalka się porwie. Oczywiście nie jest to zabieg konieczny, także jeśli dopiero zaczynacie i nie macie pewności, czy dany kształt uda się dokładnie wyciąć, to lepiej po prostu zostawić ten margines i nałożyć kalkomanię w całości w standardowy sposób. Tak czy inaczej, kiedy mamy gotowe oznaczenie, zanurzamy kalkomanię w ciepłej wodzie, nie gorącej, ale ciepłej, tak w okolicach 30-40 stopni, taka woda jest optymalna. Taka temperatura lepiej aktywuje klej pod kalką i wstępnie też zmiękczy nam kalkomanię. W międzyczasie pędzelkiem nanosimy na miejsce, w którym kalkomania się znajdzie, płyn Microset lub też inny płyn pod kalki. Po około 30-40 sekundach wyjmujemy kalkomanię z wody i sprawdzamy, czy już odkleja się od papierka. Powinna bez żadnego oporu ślizgać się po podłożu. Jeżeli tak się jeszcze nie dzieje, to wkładamy ją z powrotem do wody na kolejne około 20 sekund. Kalkomanie bywają różne, jedne potrzebują mniej, inne więcej czasu na oddzielenie się od podłoża. Kiedy kalka już bez problemu zsuwa się z papierka, to przenosimy ją na precyzyjnie wyznaczone miejsce. Warto właśnie od razu dokładnie umieścić kalkomanie w odpowiednim miejscu, bo po zsunięciu całej kalki na model mamy zwykle już tylko kilka sekund na ewentualne poprawki, zanim klej zacznie wiązać. Czym większa kalkomania, tym trudniej ją potem jest poprawić. Przy małych oznaczeniach nie jest to problem, ale tutaj już przy takim dużym fragmencie, przy takim dużym oznaczeniu, praktycznie po 5 sekundach kalkomania jest nie do ruszenia, także trzeba się śpieszyć, żeby kalkomanie położyć w prawidłowym miejscu. I kiedy kalkomania jest już na swoim miejscu, odsączamy nadmiar płynu i dokładnie dociskamy ją do modelu, najlepiej właśnie w taki sposób rolując patyczkiem z bawełną spod kalki, odsączamy nadmiar płynu, tak żeby on nie pozostał nam pod kalkomanią. Po wszystkim nakładamy warstwę płynu Microsol, czyli płynu na kalki, zostawiamy do wyschnięcia. W tym czasie może się ona jeszcze pomarszczyć, mogą się z nią dziać dziwne rzeczy, ale nic z tym nie robimy. W ciągu około 2-3 godzin kalkomania idealnie dopasuje się do podłoża i ładnie wyrówna. Najważniejsze to nie próbować jej poprawiać w trakcie właśnie schnięcia płynu.
Najmniejsze kalkomanie można zsunąć z papierka wcześniej, chwycić pensetą i po prostu przenieść je na model w odpowiednie miejsce. Może się zdarzyć, że kalka sklei się ze sobą, wtedy najprostszy sposób to włożyć ją do wody i poczekać chwilę, powinna sama się rozkleić i wyprostować, wtedy wyławiamy ją na papierze. Po tym jak kalkomanie wyschną, sprawdzamy czy dopasowały się do linii podziału. Jeśli są miejsca, gdzie nie jesteśmy zadowoleni z efektu, to można te linie naciąć nożykiem i posmarować je mikrosolem. Kiedy już mamy nałożone wszystkie kalkomanie, pora na zabezpieczenie ich przed dalszymi pracami związanymi z nakładaniem łoszy i śladów eksploatacji. W tym celu ponownie maluję cały model błyszczącym lakierem bezbarwnym, również bardzo cienkimi, delikatnymi warstwami. Tym samym etap nakładania kalkomanii mamy za sobą. W kolejnym odcinku, w którym powoli będziemy kończyć nasz pierwszy model, nałożymy łosz i wykonamy podwozie, uzbrojenie i kilka brakujących innych elementów. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!